to jest takie naturalne. Do walki trzeba gdzieś tam jakiejś agresji i ja ją mam w sobie. Buntownik we mnie został. To widać, myślę, że bardzo dokładnie na ringu. Często trener mnie prosi o to, żeby zacząć spokojnie walkę, ale często mi się coś odkleja i jednak idę po prostu na ślepo, po swoje. Mocne ręce, mocne! Stoczyłam 40 walk, 29 wygranych, 10 przez KO, 11 przegranych. Stałam się srebrną medalistką Mistrzostw Europy, srebrną medalistką Pucharu Świata, brązową medalistką Mistrzostw Świata. W tym roku po raz trzeci będę bronić mistrza Polski Muay Thai pod egidą IFMA. W tajskim boksie amatorskim na szczęście mamy ochraniacze na łokcie, na kolana już nie. Jest to bardzo kontaktowa sztuka walki. Często uderzenia właśnie łokciami albo kolanami rozcinają skórę. Trener Łukasz jest takim senseiem trochę, tak? W tych sztukach walki. Powierzyłam mu swoją karierę. Nie zawiódł mnie w żadnym aspekcie. Dobrze, wysoko ręka lewa. Gabi na początku, muszę przyznać, że już się wyróżniała. Że może stać się być na więcej i że ta droga do ringu będzie dla niej krótsza niż powiedzmy dla pozostałych osób, które zaczynały w tym samym czasie. Przytkało trochę? To dobrze. Gdyby to nie była pasja, to by tak nie potrafiła tego ciągnąć w takim tempie i w takim natężeniu. Musi to lubić. Dzień każdego sportowca się różni od przeciętnego człowieka, no, chociażby moich rówieśników, moich znajomych, bo staramy się wszystko podporządkować pod treningi, cały harmonogram dnia. Moje życie, odkąd trenuję, jest bardzo podobne i takie samo. No, jest to jakieś poświęcenie. Mieszkam z moim chłopakiem Marcelem i z naszym psem Muffinem. Znamy się 7 lat. Spotykamy się też mniej więcej od tych 7 lat. Mijamy, albo pracuję w innych godzinach. Nie może sobie pozwolić na to, żeby rzucić pracę i poświęcić się temu w 100%. No tak to wygląda w naszych realiach. Dzięki. Jestem po prostu kierownikiem zmiany. Do moich obowiązków należy kierowanie podległym mi personelem. No i milion innych obowiązków, które trzeba robić w sklepie, począwszy od dostawy, od raportów, po nawet pracę na sklepie, sprzedaż, obsługę klienta.
współpracownicy na samym początku nie dowierzali, dlatego że Gaba jest bardzo małej postury, więc to, że się bije, to, że uprawia taki sport, w ogóle nie było do pomyślenia przez nich. Gaba jest czasami buntownikiem. Jeżeli coś się jej nie podoba i według niej jest to złe, to potrafi o tym głośno powiedzieć. Na co dzień mam dosyć agresywny styl bycia i nie jestem uśmiechniętą osobą. Czasami mam złą minę. Nie potrafię jej zrobić normalnie tak teraz. To bardziej na początku zniechęciło osoby, z którymi pracowałam do mnie, ale później jak się poznaliśmy, to się polubiliśmy i nie mieliśmy z tym problemu. I wszystko ma być wypchane tymi kulkami i po środku ma być but i to wszystko w sumie. Potrzebuję wolne, już ci mówię. 26-28, wtedy mam zawody, więc od piątku do niedzieli niestety nie mogę być w pracy. Nadrobię to w przyszłym miesiącu, obiecuję. Dobrze, a wolisz mieć urlop, czy wolisz to odpracować w następnym miesiącu? Bo mogę ci tutaj dać urlop, jeden dzień, a weekend będziesz mieć normalnie wolny? I jak ci wygodniej. Jak tobie wygodniej. Może być urlop, bo urlop. Nie będę w stanie odrobić tego. Dokładnie to chciałam tak. Powiedzieć. Po prostu. Dobra, jak na zawody, jak na turniej. Tylko błagam, nie przychodź z podbitym okiem, błagam. To już nie ode mnie zależy. No Gaba czasami przychodzi z podbitym okiem do pracy i niektórzy zwracają na to uwagę, że ojej, jakaś przemoc w domu czy coś w tym stylu, a to jest po prostu jej styl życia. Ona chce to robić i robi to z przyjemnością, tak? Ciężko jest połączyć pracę zawodową z taką aktywnością, którą ja uprawiam. Ciężko jest albo po treningu iść do pracy, albo po pracy iść na trening. Po prostu jest się zmęczony. Klub nazywa się Krusła Thai Boxing Gym. Kru to z tajskiego oznacza nauczyciel, sła to jest tygrys, tak? Czyli jakby nauczyciel tygrys. Jest to zamknięte miejsce. Nie ma żadnego baneru, nie można tam wejść z ulicy. Generalnie ukryte w internecie. Dobra, będziemy pracować na 3 minutach. Ustałem czas. Poszło. Nie podajemy nigdzie lokalizacji klubu, bo nie czujemy jakby takiej potrzeby, bo ci, którzy mają trafić tutaj, i tak w końcu trafią. Trafiłam tam przez Marcela, przez mojego chłopaka. Osoby trenujące przyprowadzają kolejne i w ten sposób poszerza się jakby krąg trenujących. Trochę jak w Fight Clubie. Before the first round commences, the boxer goes through a series of dance-like gestures. Thai boxing ma ponad 1000-letni rodowód. Ta sztuka walki wywodziła się z Muay Thai Borant, kojarzoną z regionem Tajlandii, Birmy, Laosu. W XX wieku przekształciło się to pod wpływem trochę kolonializmu w sport walki. Jest częścią kultury, jest zapisana w historię tego kraju, w obyczajowość. I tym, czym w Brazylii jest piłka nożna, tym właśnie Muay Thai jest w Tajlandii, czyli sportem narodowym. All during the round, the orchestra plays, starting slowly and getting faster and faster. Takim charakterystycznym elementem dla Muay Thai też jest taniec Wai Kru, który ma symbolizować szacunek dla trenera swojego i dla przeciwnika. Kiedy zawodnik obchodzi cały ring, to albo zaklina narożnik przeciwnika, uderzając mocno w niego, chce go jakby zdeprymować tego przeciwnika i jakby odgonić, nazwijmy to, jakieś moce, tak? The fight is about to start. Ej! Ej! Dobrze! Ej, tak!
trakcie walki można usłyszeć bardzo charakterystyczne okrzyki, które są intonowane po każdym kopnięciu czy celnym uderzeniu i one mają na celu podbudowanie swojego zawodnika plus budowanie tej całej atmosfery. Hop, zmiana i już zamykaj. Pracuj na nogach. Nie wypuszczaj, nie wypuszczaj. Podklej jak możesz, podklej, podklej jak możesz. Jest, dobra, pracuj, 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 kolana. Zerwanie, zmiana, hej! Dawaj, 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 musi być serio. Zamykaj nogę, już masz tutaj. Trzymaj, 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 trzymaj. Nie za wszelką cenę, nie za wszelką cenę. Trzymaj, broda nisko, hop! Tak będzie to wyglądać. Ona będzie cały czas ci uciekać, a ty będziesz musiał ją domknąć. To jest klucz, tak? Musimy przełamać tej pracy na nogach, żeby po prostu wejść do tych płaszczyzn, żeby móc dominować. Trener Łukasz jest dla mnie dużym autorytetem i od razu złapałam do niego szacunek. Na pewno ma w sobie dużo charyzmy, bo po prostu ludzie go słuchają, tak? 52,600. No to tylko 1,5 kg, super. Ubiorę graty, jeszcze 10 minut na skakance i mamy to na ludzie. Trenowałem gdzieś tam po klubach i kilku moich znajomych zapytało mnie, czy nie chciałbym z nimi prowadzić jakichś zajęć, czy znalazłbym na to czas. Podkręć tempo, podkręć tempo. Tych znajomych było coraz więcej i coraz więcej osób zaczęło uczęszczać na moje zajęcia. Czujesz, schodzi? To, co mnie też urzekło w tym sporcie, to jest to, że jest bardzo egalitarny. Możesz wytrenować mistrza świata w piwnicy na dywanie, nie wymagając jakichś wielkich nakładów finansowych, tak? Styka? Okej, dzięki. Lewa noga z przodu. Prawa kończy się, jak kończy się lewa. Nogi dociążone. Garda. Dwie ręce przy głowie. I lewy prosty. Ej, prawy prosty. Dobrze. W domu nas było pięcioro. Biłyśmy się dużo. Gabi była od małego dziecka bardzo niepokorna, niegrzeczna. Taka przywódcza. Chciała każdym rządzić. I zawsze postawić na swoim. I zawsze na swoim stawiała. Było jakieś przy ciele. Wracasz. I prawe kolano. Gabi nie była taka otwarta. Wydaje się, że w tym okresie, kiedy zaczęła trenować, po prostu jej też łatwiej było poradzić sobie z niektórymi emocjami. Bardziej weszła w ten świat sportowy, co też pewnie ugruntowało jakoś jej charakter. I rzeczywiście teraz uważam, że ten kontakt jest dużo lepszy niż w dzieciństwie. W dzieciństwie nie chciałaś się tak często ze mną bawić. Ty wolałaś skakać po drzewach i szukać dżownic dla taty na ryby. Kaśka znowu dała mi wolne na zawody na szczęście, więc mogę bez problemu sobie na nie jechać. Mama znowu będzie w stresie. Moi rodzice za bardzo chyba nie wierzyli, jak im powiedziałam, że zaczęłam trenować. Bardziej to traktowali jako mój kolejny jakiś wymysł. Mama była przerażona, bo wiadomo, to jest dość kontaktowy sport. Na każdej walce zasłania oczy, bo nie chce patrzeć. Pamiętam, jak była pierwsza transmisja, to nasza właśnie najmłodsza siostra Aniela popłakała się. Myślę, że rodzina może mieć gdzieś z tym problem. Jest na pierwszym miejscu obawa, że coś się stanie. To jest dosyć kontuzyjny sport. Bo jest dużo krwi, tak? Wiadomo, to się też podoba. Przez to ten sport jest tak bardzo widowiskowy. Tutaj od jednego ciosu możesz mieć złamany nos, możesz mieć pęknięty łuk brwiowy. Jesteś sobie w stanie też wyobrazić, co może cię spotkać w ringu. Thank you.
to jest coś w stylu omdlenia. Czasami na przykład widzi się obraz, ale nie słyszy się niczego, albo słyszy się wszystko, a nic się nie widzi. Przez moment po prostu jesteśmy gdzieś indziej. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jakoś mocno przeżywam tej walki. Ręce się trzęsą, są emocje. Bardzo lubię ten moment każdych przygotowań do walki, bo im ciężej jest to przepracowane, tym lżej mi jest później na ringu. Włączymy 4 minuty marszu. A tam wszystko w porządku? Zacząć trenować rekreacyjnie. A tu wyszło coś takiego. Mi nigdy nie udało się zajść tak daleko. Startowałem w jakichś lokalnych ligach, także w ogóle nieporównywalnie do imprez, w których Gaba brała udział. Marcel już trenował parę lat przede mną. On już był bardziej zaawansowanym zawodnikiem, powiedzmy, więc ja zaczynałam z grupy początkującej, on częściej na grupę zaawansowaną. Trudno mi powiedzieć, kto jest lepszy. Na pewno ja mam więcej osiągnięć, ale tak jak powiedział ostatnio trener, więcej talentu ma na pewno Marcel. Pracujemy na przełożeniu, tak? Jest lewy prosty, prawy mid, prawy prosty, lewy mid, lewe kolano. Jeszcze raz, pokazuję. Hop, zmiana roli. Już na nogach. W momencie, kiedy zbliżają się bardzo ważne zawody, czujesz już te emocje, zbliżającą się walkę, łatwo być po prostu dla swojego partnera, partnerki, niemiłym zwyczajnie. Moja rola jest taka, żeby tonować te nastroje. I tak samo jest w relacji ich, też muszę to kontrolować, kiedy i jak to funkcjonuje. Tak. My się potrafimy pokłócić o takie drobiazgi. Za dużo emocji jest w tym wszystkim i nie możemy sparować ze sobą. Hop, tak, goń. Fajnie czasami jest przywalić w niego. Wiadomo, że się nie bijemy z jakąś tam super agresją, ale może to pomaga, nie wiem. Dawaj, mocno, hop. Tak, agresja, dobrze, stop. Dobra, zważ się teraz, zobaczymy ile masz do zbicia. Taka stała Gabi waga to jest około 55-54 kg, więc tam do zawodów to ma do zrzucenia około 4 kg. Nie, jeszcze na noc i będzie gotowe. A już będziesz miała gotowe na ten sanok, bo tam jest kategoria 52, więc będziesz miała kilogram zapasu i wszystko się tam sklei. I chwila, walka ścianą, ruszamy się. Dawaj, jeszcze moment. Za rękę, już. Na wstecznym. Hop. Trzymaj tempo. Hop. I ciach, skakanka, dajesz. Hop. Dawaj, trzeba się jeszcze zważyć, zobaczyć ile teraz zeszło.
przypilnować wieczorem i na rano już powinno być gotowe. Ile mamy? No i ekstra. Poszło. Dobra. Jutro wolne, już tylko w piątek w auto i na zawody. Muszę powiedzieć, że coraz częściej widzę, że dziewczyny bardziej chcą walczyć, bardziej chcą trenować niż mężczyźni. Zauważam taki trend. Jesteśmy teraz na takim etapie, że trochę odczarowujemy już tą rzeczywistość. Coraz więcej kobiet trenuje, coraz więcej mamy startujących dziewczyn. Kobiece walki są ciekawsze, bo są agresywniejsze, bo kobiety nie kalkulują. Kobiety po prostu nie myślą, czy wystarczy mi na tą trzecią rundę sił, czy nie, czy mam teraz zaatakować, czy nie. Po prostu wychodzą na ten ring i się biją. Jeżeli ktoś kocha Muay Thai i da swoje całe serce, to nie ma znaczenia, czy jest mężczyzną, czy jest dziewczyną. Musi całego siebie oddać i wtedy jest mistrzem. Tu będzie cały czas uciekać, nie? Będzie cały czas uciekał. Bum. Już, ej. Haja sobie olej. Na razie. Jeżeli coś, to tylko w ten front przez górę. Bam, tu. Hop, hop. I już, luz. Rozluźnij. Hop, 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 hop. I na nogach do przodu. Tu, 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 tu. Dobra. Idziesz do niebieskiego. Masz wszystko? Po raz kolejny musisz udowodnić w starciu z tą samą osobą, że jesteś lepszy, lepsza. Walcząc z czołówką na świecie czy w Europie, była underdogiem. Dziś w Polsce no, nie mamy po prostu z kim rywalizować. Na Mistrzostwa Polski to jest obowiązek wygrać. Lubię wszystko szybko załatwić. Rozgrzewka, walka i tyle. Lubię konkrety. Masz jeszcze tam przy środek. Środkiem noga. Ej, punkt, było super. Tak, bij kolana, kolana. Clinch miasz. Pięknie. Końcówka. Hop. Super, nasze. Boi się tego clinchu. Nie patrzy na nogi, tak? Otwierają ci się nogi. Zamknij oczy. Druga. Trzeba się zmierzyć tak naprawdę ze samym sobą. Trzeba się często zmierzyć z tym, że nasz organizm mówi już nie, a głowa musi gdzieś tam pociągnąć to dalej, żeby, nie wiem, nie paść z sił. Tak, 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 tak! Bij, bij! Ej! Bij, bij, bij! Ej! Ręce zamknij, zamknij ręce! Dawaj, 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 dawaj do niej! Często zdarzają się kryzysy w ringu. Takie myśli, że ja już nie chcę albo że przegrywam. Żyją? No. Nie po twarzy! Czekaj, może spokojnie. Spokojnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Może tam kopę, daj mi ręcznik. Umykła wody. Skup się teraz. Agresja. Co chcesz? Dawaj, 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 łyka wody. Dawaj. Szczęka. Spokojnie, gawaj. Dawaj, dawaj. Jeśli gdzieś tam potrafimy to w głowie sobie przytrawić i przenieść na tą pozytywną stronę, to możemy wygrać walkę, bo przecież scenariusz może się odwrócić w każdym momencie i my jesteśmy wtedy panem i władcą na tym ringu i możemy wszystko. Dawaj, dawaj, dawaj! Ej, ej, ej! Tu i praty, męcz, 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 męcz! O właśnie, dawaj, właśnie dawaj! Dawaj, ej, blazło! Ej! 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 Mocne ręce, mocne ręce! Ej! Ej! Ej!
mistrzynią Polski po tej walce zostaje z narożnika niebieskiego Gabriela Kuzawińska. Nie mam już nigdzie ten. Myślę, że walczę w zgodzie ze światem. Nie muszę już sobie nic udowadniać. Chciałabym bardzo zdobyć Mistrzostwo Świata, więc bez żadnych granic.